Witaj, Robert. Cześć. Od twojej ostatniej walki na Polsat Boxing Night minęło już jakiś czas. Powiedz mi, co u ciebie słychać? Wszystko dobrze, rozwijamy się, idziemy do przodu. Co słychać? No, pojawiło się też również po tej walce kilka propozycji walk za granicą. Nie wszystkie tam, nie każdą propozycję wziąłem, ale wziąłem jedną propozycję walki o pas interkontynentalnej IBO. O tym jeszcze przejdziemy na początek jeszcze. Chciałem się ciebie spytać, bo ten temat poruszymy później, ale czy ta cała gala Polsat Boxing wyszła ci na plus? Czy rzeczywiście okazuje się tak, że te polsatowskie gale są jakąś taką trampoliną do lepszej przyszłości, do jakichś zarobków, do lepszych walk? Czy w twoim przypadku to jakoś się zmieniło coś na plus po tej całej gali? No co się mogło zmienić? Zmieniła się rozpoznawalność. Na pewno teraz więcej ludzi mnie rozpoznaje. Częściej mnie się tam na kopalni, w pracy większa rozpoznawalność, dopytują się. No wiele ludzi się interesuje teraz w moim środowisku. Mówiłeś, że były jakieś propozycje. Możesz nam zdradzić, jakie tam mniej więcej do ciebie propozycje przychodziły po tej polsatowskiej gali? Jak to się zaczęło zmieniać na lepsze? Była jakaś propozycja taka z mocnym zawodnikiem, chyba nawet o jakieś mistrzostwo świata, ale to było w Nowosybirskiej w Rosji, co troszkę mnie tam zniechęciło, jeżeli chodzi o miejsce i daleko po prostu od swojej ojczyzny, bo to było 5000 km stąd. I z zawodnikiem takim dosyć tam oglądałem konkretnym, który zmienia pozycję, raz na mańkuta, raz na klasycznego walczy i dobrze walczył. No i takich innych jeszcze kilka propozycji dosyć ryzykownych, których po prostu odmówiłem. W ten sposób, ale jednak jakąś propozycję przyjąłeś, bo okazuje się, że już 3 listopada będziesz walczył o pas interkontynentalny IBO. Będziesz walczył we Francji. Powiedz mi, co o tym pojedynku sądzisz i czym będzie dla ciebie ten pojedynek? Myślę, że taką kolejną przeprawą do głównego celu, którym jest Mistrzostwo Świata w tych czterech kategoriach. No i liczę na to, że ta walka po prostu da mi tak większy zastrzyk tych punktów, które po prostu dadzą mnie wyżej, wywindują mnie w tym rankingu. Robert, mamy jeszcze takie zapytanie, bo doszło do nas słuchy, że będziesz trenował w jakiejś szkółce bokserskiej. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Powiedz mi, co tam u ciebie prywatnie słychać jeszcze? Prywatnie bardzo podobnie, ale jeżeli chodzi o tą zajętość, to jednak jestem troszkę zajętym człowiekiem, to fakt. Mianowicie, bo teraz jest taki okres przygotowania do walki, który trzeba bardzo konkretnie poświęcić. I ten czas przygotowania do tej walki się wydłuża. I to jest czasami nawet i kilka konkretnych godzin przygotowania, bo to jest taki okres, który właśnie trzeba mocno, długo i sumiennie zmęczyć, żeby potem właśnie łapnąć tą świeżość. Dlatego te przygotowania są dosyć właśnie czasochłonne, nie? Właśnie na temat twoich przygotowań, bo jesteś zawodnikiem, który słynie z takich niekonwencjonalnych przygotowań. Ja mam pytanie, czy nadal jest tak, że przed walkami nie sparujesz? Zgadza się. To mam swoje sposoby, mam takie swoje po prostu podejście i myślę, że jak już się obijać, bić po twarzy, to za jakieś pieniądze, za jakąś stawkę, za jakiś cel w życiu, a walczyć tak dlatego, żeby się przygotować, no to wolę w inny sposób. W prywatnej rozmowie z nami już przed nakręceniem wywiadu mówiłeś nam, że dostałeś kilka propozycji sparingów. Możesz nam zdradzić, kto składał ci takie propozycje i dlaczego odmówiłeś? Sparingi proponowano mi z Poznania z Darkiem Senkiem, to raz. Robert Paszyczewski tam się też odzywał na sparingi. No ja ogólnie chcę być stanowczy i pod tym kątem zostaję po prostu w swoim zdaniu. Zostaję.
Po gali Polsat Boxing Night stwierdziłeś, że najlepiej cię jednak walczy przed polską publicznością, że walki dla ciebie polsko-polskie nie stanowią większego problemu. Powiedz nam, z kim byś chciał teraz na tą chwilę zmierzyć się z Polaków? No jest ich sporo. Jak najbardziej wróciłbym nawet do tej mojej listy, którą wcześniej już ogłaszałem, i z tymi zawodnikami jak najbardziej w każdej chwili mogę tam dojść do porozumienia i możemy powalczyć. Ale tam podejrzewam, że w tej liście nie wymieniłem chyba pana Maćca, pana Świeżbińskiego, z Szymańskim może by się jeszcze udało. Karpeca wymieniałem, Kopytka też, Opalacha, Sołdrę, Parzyczewskiego. Jakby Gorzecki chciał wrócić do boksu, zapraszam. Właśnie, Robert Parzyczewski niedawno... Jeszcze nie wymieniłem tutaj, bo wcześniej chciałem walczyć z Gargułą, ale teraz wydaje mi się, że mi nie jest potrzebna taka walka. A jeżeli chodzi o Rzadkosza na przykład, to też również moglibyśmy powalczyć i jeszcze byśmy mogli zawalczyć z panem z wagi niżej, Gerleckim. Nie Gerleckim, bo to jest półciężka. Wiesz ty co, Mielewczyk, pan Mielewczyk. Właśnie, jeden z nazwisk, jakie wymieniłeś, to jest Robert Parzyczewski. Co sądzisz o Robercie? Z naszej strony my ci powiemy, właśnie niedawno byliśmy, odwiedziliśmy Roberta, naszą kamerą byliśmy u niego. Jest to solidny zawodnik, naprawdę sumiennie przygotowujący się do swoich walk. Niedługo, 30 września też będzie bronił pierwszy raz swojego pasa młodzieżowego mistrza świata WBO. I powiedz nam, co sądzisz o zawodniku, jakim jest Robert Parzyczewski? Myślę, że to jest młody, perspektywiczny zawodnik. Rozwija się chłopak, no i dąży do celu. I takich zawodników trzeba cenić, no. Właśnie a propos waszej, jakby doszło kiedyś w jakiejś przyszłości, albo byłby taki pomysł waszej walki, byłaby to bardzo ciekawa walka, bo macie oboje twarde charaktery, jesteście oboje głodni sukcesu, oboje ciężko dążycie do swoich celów. Jeden i drugi z was nie ma tak naprawdę łatwo, bo z rozmów z Robertem wynika, że naprawdę też ma pod górę, ale sobie naprawdę dobrze radzi. Powiedz nam, jak wydaje się, by miała ta walka dla was obu sens i kto by na tej walce mógł ewentualnie skorzystać? Nie wiem, naprawdę trudno powiedzieć, jeżeli chodzi o tak, no, bo ty pytasz o takie rzeczy jak marketingowo, kto lepiej może uzyskać, kto może lepiej uzyskać, nie wiem co, rankingowo. No, jeżeli chodzi o ranking, to ja go teraz nie sprawdzałem. Aha, 33 punkty, to na pewno on będzie miał lepszy zysk, jeżeli by ze mną wygrał, bo ja mam więcej punktów, to raz, a dwa, no i większy chyba prestiż, bo podejrzewam, że w świecie bokserskim to jakościowo, sportowo myślę, że ja jestem lepszy. Z tym, że tutaj jest troszkę, może nas kolidować, jeżeli chodzi o wagę, w której startujemy, bo on w półciężkiej, a ja startuję w średniej, co mnie skazuje bardziej na porażkę, bo on będzie mocniejszy fizycznie. No ale dla mnie to nie jest problemu. Ja mogę dopić do tej wagi i mogę z nim walczyć. Innym zawodnikiem, który przytoczył z takich popularnych tutaj nazwisk, padło nazwisko Andrzeja Sołdry. Na temat Andrzeja można dużo rzeczy też tutaj powiedzieć. Miał swoje 5 minut, też na Polsat Boxing Night, gdzie zakończył właściwie, można powiedzieć tak jasno, śmiało, że zakończył karierę Dawida Kosteckiego, Cygana. No potem mu już troszeczkę nie najlepiej się ta kariera potoczyła, miał potem kilka porażek z rzędu. Jednak niedawno wrócił z powrotem do boksu, nie jest związany już na tą chwilę, przynajmniej z takiej wiadomości, jakie mamy, z żadnym promotorem. I wiemy, że już teraz niedawno wrócił jedyną zwycięskim pojedynkiem. Z tego, co również się orientujemy, będzie miał dwie kolejne walki prawdopodobnie. Mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że prawdopodobnie wystąpi na jednej gali 21 października. I powiedz mi, co myślisz o takim pojedynku i czy na tą chwilę, jak ci się wydaje, czy Andrzej Sołdra by się na taki pojedynek mógł zgodzić? To już pytanie do niego, czy by się mógł zgodzić. No, myślę, że po walce Talarek Dąbrowski, oni się teraz mogą obawiać mojej walki takiego przeciwnika jak Talarek.
bo troszkę się pokazałem z dobrej strony i może mnie to... To jest tak samo jak, nie wiem, Gennady Golovkin walczył z Jacobsem i teraz wszyscy się boją Jacobsa, bo nikt nie chce teraz z Jacobsem walczyć, bo praktycznie, nie wiem, zremisował z Gennadyjem, nie? Głównym zabijaką świata, nie? Ja z Sołdrą oczywiście jeszcze jak najbardziej chciałbym walczyć, z tym, że trudno powiedzieć, jak on się teraz przygotowuje, bo on długo nie walczył, ale nie wiadomo, ja teraz nie wiem, co on robił przez ten czas wolny. Przez ten czas wolny mógł zrobić bardzo wiele, mógł zrobić nie wiadomo jaki super postęp, prawda? I to jest też duże ryzyko, startować z takim zawodnikiem, o którym nie wiesz, co robił sprzed pół roku, przed rok czasu, nie? Przez ten rok czasu można naprawdę zrobić duży, wielki postęp, bo ja tak zrobiłem praktycznie pół roku, gdzie się nie pokazywałem i wyskoczyłem na Polsat Box Ignite 7. No i myślę, że zaprezentowałem się z dobrej strony. Na pewno nie omieszkamy zapytać Andrzeja Sołdrę na temat tego ewentualnego pojedynku. To jest oczywiście daleka przyszłość, ale jest całkiem realna. Robert, po tej ostatniej walce na Polsat Boxing 9, powiedz nam, czy zmieniło się coś w kwestii sponsorów? Jakoś czy twoja sytuacja się w tej sferze poprawiła? Co tam się mogło poprawić? No? Twoja mina mówi wszystko. Wiele się nie poprawiło, ale mam takiego... pomaga mi w różnych pomysłach taki prezes firmy Szymbu, tutaj jest budowlana firma u nas regionalna w Rudzie Śląskiej i z tym panem tam próbujemy coś tam współpracować. A tak ogólnie to się więcej nic, nikt się nie odzywał. Zresztą ja też się do żadnego sponsora nie odzywam i wiem, że żeby mieć sponsorów to trzeba samemu działać, trzeba samemu się odzywać, trzeba samemu po prostu działać w tym kierunku, żeby sponsorzy pomogli. Zamierzasz coś w tym kierunku zmienić? Poszukać jakichś nowych wsparcia finansowego w przygotowaniach? Zamierzasz chodzić do sponsorów? Ja do tych sponsorów jakoś bezpośrednio nie będę może uderzał, bo to nie jest w moim stylu. To raz. Dwa. Co innego, jak sponsor sam do ciebie przyjdzie i sam chce pomóc. Bo to jest taka pomoc w szczytnym celu, prawda? No i nagabywać ludzi, żeby coś pomogli, żeby płacili, to dla mnie to nie jest... Ja jestem nauczony takiej zasady, że jak zarobisz, to jak się napracujesz, to będziesz miał. No i ja tą dewizą cały czas dążę do celu i praktycznie wiem, że ciężką pracą w końcu się to osiągnie. Apelujemy o wsparcie i o pomoc do lokalnych przedsiębiorców, żeby wspierali tutaj Roberta Talarka, który naprawdę jest utalentowanym zawodnikiem i ma szansę na odniesienie już wkrótce wielkich sukcesów, bo choćby nawet dlatego, że 3 listopada stoczysz swoją kolejną ważną walkę, który będzie zaś w stawce będzie pas. Powiedz, czy przyłączasz się do tego apelu? Przyłączam się do tego apelu, ale bardziej bym tu wolał, jeżeli chodzi o wsparcie, to właśnie takie wsparcie, jak daje mi prezes Szymbudu, ze względu na to, że ten człowiek daje mi takie wsparcie pod kątem, ma jakiś pomysł, on mi o tym gada i ostatnio mieliśmy taki pomysł pokazać się na półmaratonie rudzkim. I na tym półmaratonie rudzkim miałem okazję właśnie pierwszy raz przebiec 22 km. To było dla mnie też mega wyzwanie, bo ja nie jestem biegaczem, a miałem taką okazję właśnie pobiec, to raz. A dwa, miałem okazję być na tym festynie, który też tam był muzyk Mezo, był koncert. I ja podczas tego koncertu miałem okazję również rozdawać swoje autografy pod takim swoim osobistym namiotem z moim wizerunkiem i poznałem dużo właśnie młodocianych sportowców z miasta i to było dla mnie fajne, mogłem z nimi zamienić słowo, mogliśmy się podzielić tam przeżyciami i sposobem dążenia do celu. Robert, doszły do nas słuchy, że będziesz trenerem w szkółce bokserskiej. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Co to za pomysł? Skąd się wziął? I jaką będziesz tam rolę pełnił?
To jest taki początek takiego pomysłu właśnie szkolnictwa tutaj u nas w Rudzie Śląskiej, pięściarstwa, bo poproszono mnie tak bardziej po koleżeńsku z ludźmi, z którymi praktycznie się znam, że tak zagadują, kiedy ten Talarek otworzy jakąś szkółkę bokserską. Zaproszono mnie również na tą salkę, w której tam oni trenują. To jest brazylijskie jiu-jitsu, oni tam trenują, ale również chcą mieć też grupę bokserską. No i zaproponowano mi dwa razy w tygodniu po 2 godziny trenować tych zawodników i myślę, że właśnie taki okres, czyli 2 razy w tygodniu, jeszcze jestem w stanie się wstrzelić tutaj na godziny wieczorne i spróbować zaszczepić tych ludzi, bo jakby nie było, taki sport to sam człowiek nie wstanie z tej kanapy i nie pójdzie trenować, tylko żeby zaszczepić, to musi po prostu zaszczepić osoba od drugą osobę i na tym to polega i tak to działa. Kolega kolegę. Kolega kolegę, trener zawodnika. Właśnie Robert, praca na kopalni, treningi, przygotowanie się do kolejnego wyzwania, szkółka bokserska. Powiedz nam, że tak szczerze, kiedy ty w ogóle śpisz i jak znajdziesz na to wszystko czas? Obecnie pracuję na ranną zmianę, na 6 rano. Trzeba się stawić na kopalni. O 14 praktycznie kończymy pracę, o 15, jak dobrze pójdzie, to jestem w domu. No i dobry lunch. I 2 godziny rzemki. Dwie godziny rzemki, potem idę szybko na trening. Wracam z treningu i również konkretne jedzenie i idę spać. Jak to mówią na Śląsku, 5 minut dla słoninki? W twoim wypadku to się zgadza, czy nie? Nie wiem, jak mówią na Śląsku, że 5 minut dla słoninki. Nie, tak szczeliłem. Nie kumam czaczy. Nie kumam czaczy. No tak się mówi zawsze. Ale 5 minut. Jakiś wolny czas, tak? No. Mówisz? Wolny czas, no znajdzie się właśnie... Jak przyjdę z treningu, albo sobie go zagospodarujemy z żonką, gdzieś pójdziemy razem również na basenik, jakoś trzeba się też zrelaksować. Nie? Robert, a tak, czy istnieje możliwość, że w przeciągu 2 lat najbliższych zawalczysz o już najbardziej prestiżowy tytuł, jakiś mistrzowski pas? Jest taka możliwość? Bo w rankingu wydaje się, że jesteś bardzo wysoko, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy taka walka może przyjść. Jesteś na to gotowy i jest to twoim marzeniem? Obecnie jeszcze na razie z takimi czołowymi zawodnikami nie czuję się jeszcze gotowy, dlatego powolutku dążę do celu, bo wiem, że to jest długa droga i to jest długotrwały proces, żeby doprowadzić się do właśnie takiej formy, jak właśnie dysponują mistrzowie świata, bo ja już raz walczyłem z mistrzem świata i w tej walce nie błyszczałem, może tak powiem, ale wiem już, jaki to jest poziom, bo miałem okazję walczyć z takim mistrzem świata i wiem, że to jest ciężka praca, żeby się doprowadzić do takiego stanu. I myślę, że 2 lata to jest jeszcze dobry, to jest taki dobry okres, bo z tym postępem, który teraz obecnie robię. Robert, będziesz mistrzem świata czy nie? Możesz to nam przed kamerami obiecać? Żadnych obiecji nigdy nie dawałem, ale ja czuję, że będę. Tego życzymy tobie oraz wszystkim kibicom boksu. Pozdrawiamy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam Future Champion. Dziękujemy.